rola bardzo niewdzięczna, ale bardzo ważna. Bez dobrego scenariusza nie ma dobrego filmu. W drugą stronę to nie działa, czyli że kiepski scenariusz i dobry film tak na pewno się nie zdarzy. Dobry scenariusz można zepsuć. No nie zawsze się udaje z dobrego scenariusza zrobić dobry film. Jest taki schemat powstawania scenariusza filmowego i jest to trzy etapy. Generalnie zaczynamy od czego? Co jest najważniejsze? Pomysł. Właśnie, pomysł. To jest rzecz numer jeden. Potem trzeba napisać coś, co dzisiaj będziecie musieli zrobić. Napisać tak zwany synopsis, czyli rozpisać swój pomysł na takie krótkie opowiadanie, krótką nowelę filmową. Napisać pomysł filmu, z którego akcja by się rozgrywała w Bolesławcu bądź okolicach. Pamiętając o tym, że co jest ważne przy scenariuszu filmowym, bardzo ważny jest bohater, czyli bohaterem może być jednostka, może być bohater zbiorowy, wasza klasa, która wyjeżdża, nie wiem, na weekend do Wolkowa na przykład. Może być miks gatunkowy, można pomieszać konwencje, może wykorzystać lokalnych bohaterów, może historię. To byłoby coś, co no, każdy film się gdzieś rozgrywa. Czemu się nie ma nie rozgrywać w Bolesławcu? Czemu w Warszawie albo w Otwocku? Może się rozgrywać w waszym miasteczku bądź okolicach? Okazuje się, że jest to King. Detektywi zakładają podsłuchy rodzinie Kingi, aby trafić na jej trop. Pomimo pościgów i starań policji, winnej z bliskimi udaje się uciec za granicę. Śledztwo trwało jeszcze kilka lat, lecz nigdy ich nie odnaleziono. Dziękuję bardzo.